To w takim razie ja się tutaj z wami wszystkimi teraz przywitam. Halo, dzień dobry. Witam was wszystkich tutaj na serwerze. Będziemy sobie... Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy sobie dzisiaj grać w Minecrafta i mam nadzieję, że dużo dłużej niż dzisiaj. Tak. Zatem, co to w ogóle jest za serwer i co to w ogóle jest za projekt? Będziemy sobie tutaj grać w Minecrafta na survivalu i będziemy tutaj robić różne bardzo, bardzo fajne rzeczy. Każdy sobie będzie tutaj grał, będzie sobie budował bazę, będzie robił tak naprawdę co chce i gramy na survivalu. Wersja vanilla z datapakami na 1.16.3. Zaczynamy nasz projekt, jakim jest RMCraft. Juhu! Jej! To go! No to co, dara. Tyle? A już? Jest? Lecimy. Opowiadaj, Kamil, opowiadaj. Czym jest RMCraft? Skąd się wzięło? Dlaczego? Dokładnie. Będzie to projekt, jest to projekt już w tej chwili, w którym będziemy grać sobie w Minecrafta na survivalu. Będziemy grać na wersji vanilla, czyli bez żadnych dodatkowych pluginów. Jedyne co to będą datapaki, są datapaki na różne różności i wszystko to po prostu nam będzie urozmaicało grę, ponieważ te wszystkie datapaki są, można powiedzieć, jakby to są rzeczy takie bardzo delikatnie zmieniające rozgrywkę, a wręcz ją usprawniające. Więc można to przypisać, że to są feature'y bardzo takie vanillowe. Będziemy sobie grać na survivalu z włączonymi potworkami i będziemy tutaj robili różne fajne rzeczy. Booster, high hard. Jak się łódkę tworzyło? Jak wagon. Ja nie wiem, tam. Vibro, gamer. No jak? Booster. Co? Podpalił co? Pierwszy raz. Gdzie jesteś? Chodź tu. Oj, sorry. Czekaj! Chodź tu. Daj mi łódkę, skarpę. Już mam łódkę. A co wy robicie? Halo? W dwie osoby. Okej. No jak? Ej, oni oszukują dobra. Tam. Oszukują. Dobra, ja kopię. Kopię kobla, słuchajcie, kopię kobla, rozumiem. Dobra, gdzie mam? Gdzie ty jesteś, Amerix? Coś tam idziemy, halo, łódka. A czekajcie, bo ja chyba... Trochę. Ja tu jestem przy... Witam, Kamil, witam. Nie, no deszcz. O Jezu, no i... Nie, ej, nie no, burza, panowie, ja się boję. Dobra. Właśnie obok mnie pierdyknął piorun, jestem na wodzie. Mam... Super początek. Dobra, lecimy. Dawaj do jednej łódki, lecimy. Ja nie wiem, gdzie mam dokładnie płynąć, bo ja w tym deszczu to niewiele widzę. Wo! Okay, widziałeś to? Tak, bierzemy. Co? Teraz tak. Tu łódeczkę robimy. Dobra, gdzie dalej? Widzę twoją głowę. Łódeczkę i teraz ja muszę... Nie ma, ej, gdzie tak, wy jesteście? Ej, tak byliście wszyscy i już was nie ma. Gdzie wy jesteście? No ja z Amerixem płynę do naszej miejscówki. No Boże. Ja miałem chyba w tamtą stronę, ale to ja nie pamiętam. Tu jakoś, tak? Czekajcie, chyba tak. Dobra, to nie ja będę chyba tam. Nie ma szkoły. O, siema, witam cię bardzo serdecznie. To jest wasza miejscówka? Dla mnie, do tego. Nie. W sensie, my tu zaczynaliśmy, nie? Ale tak, to jest... Trzeba płynąć, chodź, płyniemy. A ja się wróciłem? Co? To ja się wróciłem? Powodzenia. No, się wróciłaś. Ejo. No to świetnie. W tym zeszu to cholera nic nie widać. No to po kordach trzeba się. Wow, myślę, że pamiętam kordy. Dobra, płynę przed siebie. O no Jezu. Ty. Coś było blisko. Piorun. No. Piorun. Ty, nie no, dobra, ja też nie wiem, gdzie ja mam płynąć. W sensie nie pamiętam swoich kordów. Ale tutaj na mapie macie przez całą teraz mapę, jak będzie to wszystko wyglądało i ja się muszę tam dostać. A jestem tu. Ta woda jest strasznie duża. I nie wiem, gdzie jestem, ale jakoś się tam dostanę. Ej, dobra, czekaj, ja pamiętam, minus 300? Minus... Albo nie, to było 300? Oj, dobra, już nie pamiętam swoich kordów. A ty, Alien, pamiętasz? Wiesz, nie, gdzie ty? Nie, ale będę szła do jakiejś góry, jak zwykle to ja. Jak się dopiero dorobię, to Jezus, będę przesiedlać. Ja zaraz zginę. Ja chcę się Ale jedzenie, ej, Alien, jedzenie ogarnijmy sobie. Nie potrzebuję jedzenia, chyba że chcesz, to ja ogarnę. Tu nie można budować się jeszcze. Bierz. Jak to? Bierz. Co ty gadasz? Czemu to nie można? Jak to nie można? Można.
to nie można. Bier? No patrz. No ja nie mogę. Nie, dobra, to widzisz, ograniczenia. No, ja teraz mogę. Ja no patrz, widzisz, masz. Dobra. Dobra, ja też pójdę, tylko że... Ej, tutaj zombie jest. Dobra, no, ja mam mieczek. O Jezu. Enterman. Czekaj, czekaj. Dawaj tu. Bieramy mięso. Tego typa. Bijemy. Pa, Witrox się wywalił, Witrox się wywalił. O, cię chwyta. O, pierdet, nie? Słaby jesteś, gościu. Ja to zawsze. Czekaj, halo, ale ja potrzebuję. Halo, bo ja śpię. Tego tyle jest. Już śpisz? Śpisz? Jakim już tyle? Śpisz? Ej, nie, czekajcie. Ja... Nie, ale mobów. Gdzie ty jesteś? Ej, halo, bo ja śpię, serio. Bo ja nie wiem, gdzie ja jestem. Nie śpisz gdzieś. Przecież. No spałem. O, Jezu, zała. Kto goś wal... Piorun? No, tu był Piorun. No, to, właśnie słyszałam. Panowie, wy tu krzyczycie strasznie głośno. Turbo, wyjaśnisz mi, jak was jeden creeper zabił dwójkę? Ja bym... na hardzie, przypominam. Ja bym prosił od was potem jakiś footage. Widzieliście tego początku, to? Żeby móc poustawiać klipy. Jezus Maria, prawie dostałem piorunem, ty. Autentycznie. Mam to nagrane, słuchajcie, mam to nagrane. Pięknie. Prawie dostałem. I zbugował się blok! Dobra, czekajcie. Ja chcę węgiel. Dobry ty, start. Turbo już drugi raz się wywalił, nie? Muszę powiedzieć, że trochę mam jedzenia. Tylko, że ja nie mam w ogóle... Ale... Ja w ogóle nie mam jedzenia. Jestem nie tak wiecie, troszkę... o co chodzi. Ale jesteś w ogóle głodny? No. Moje emeraldy. A co, a ty nie? Nie. No, nie wiem, no, normalnie, że jestem. Creeper! O shit. No na pewno. Dobra. Dobra, zabiłem. No bo się skupiłem, słuchajcie, skupiłem się. Ale ja nic nie widzę przez ten deszcz, bez kitu. To jest takie słabe. No, o nie, już biegać nie mogę. To tak troszkę. Skończy mi się. Jest jeden po prostu. Ej, nie no. Ej, tak troszkę słabo. Dam ci mieczek, ogóle... chcesz mieczek? O, a masz ten? Masz mięso? Masz? Nie mam mięsa, w jaskini siedzę. Dam ci mieczek jak chcesz. Aha, nie no, to ja mam, tylko ja jedzenia potrzebuję. Nie mam. Busty. Gdzie dobra. Jesteś? Nie wiem, tutaj ja bym to najbardziej to chyba chciał znaleźć jakieś pozywienie. Ja chcę węgiel. Ej, a wy macie w ogóle jakieś jedzenie, czy tylko ja nie mam? Czy... Ja nie mam nic. Ej, nic? MRX, to MRX! To tak troszkę słabo. Dobra. Nie wiem nawet, gdzie mam się kierować teraz. No tak. Ale uda mi się. Ja już byłem na swojej wyspie, czy tam drobią tego grzybowego, ale mnie zabił. Lecimy. Masz jakieś drewno? Czy ja mam? No. Znaczy ja odbiegłem od ciebie trochę kawałek dalej, bo ja szukam jedzenia, ale no tutaj są, masz drzewa na oku. No to się domyślam, że mam drzewa na oku. No właśnie. Dobra. Ale ja nie mam. O, nie. Tutaj dopływamy do wyspy Witrowca. Ej, tak? Bo już jest noc, dobra. No blisko, fajnie ma. Dobra, czy jakoś tak? Tak, ja tutaj jestem. Którędy? Tylko ja nie pamiętam, gdzie ja miałem swoje. Ja tutaj nie pamiętam, czy ja miałem minus 1800, czy ja miałem 800. Siema. No ja osobiście niewiele... Ojoj, pająk, dobra, ewakuacja. Gramy na hardzie, to... Ej, jak to wygląda? Emerix, to będziesz musiał to zobaczyć. Jedzenie, mam. Jak to na hardzie? Hello! No gramy na hardzie. A nie na normalu? No na hardzie gramy. Jak inaczej? Na normalu. Dobra, bijemy. Jeszcze raz powiedz Kamil? Tak. Nie ma połowy rzeczy na normalu. Okay. Bo nie można na przykład kierować zombie villagerów wtedy i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy na normalu nie działa. Jakie wygląda? Ej, znalazłem ten. Bijemy, tak o. Draka znalazłem, ale fajnie. Serio? No, tylko totalnie nic tu nie widzę i zaraz się utopię. Ojoj, kolejny... Ile zombiaków tu jest, ty? Ej, a to, że gramy na hardzie ma wpływ na to, ile jest zombiaków i w ogóle potworów, nie? Nie, ich jest. Więcej chyba. Tak. Nie, ale na easy jest najwięcej, tylko mają lepszy ekwipunek. Byniu, ale tu apokalipsa jest.
Ale jest ich więcej, jest ich ej, więcej. Ej, apoka... Nie, 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 no ja to jest ich... stoję i sobie poczekam, bo ja tu zawsze czekam przez noc. Dobra. To żeśmy wrócili. Dobra, teraz gdzie mam iść? Oui. Będzie skarb? Się nazywa dobry początek. Dobra, tutaj żadnego węgla nie ma, to sobie idę dalej. O Jezu, zabudowałam się. Uuu, tu coś ma być. O. To w ogóle jest gravel, dobra. Ej, można grać dalej? Ten? Tak. Tak, tak. O, jest dzień? Jest tak. Dzień. Good job, gdzieś... dobra, to wracamy do nagrywanka w takim razie. Dokładnie, gdzieś tak. Gdzieś tutaj będzie ten skarb? O, tu gdzieś... jest słabo, dobra, czyli cześć tutaj dalej. No, jest bardzo dziwna rzecz. Wait. Wow, co się dzieje? Oh my god. Halo. Widzieliście te receptury? Tak. Oh my god. Dobra, gdzieś tutaj powinien być skarb. Jezu, ale zanim ja go znajdę. Oj, nie przeskoczę tak pewnie. Dobra, ogar. Mam. Oh my. Znalazłeś cały? Ej, jak wy macie... Co? Oh Ice Bucket? Ej, Ice Bucket Challenge był za obsydian, nie? Ała. No to skąd wy macie już tam turbo? Tłumacz się. Skrzynka. Nie! Dobra, mamy tutaj ten, bierzemy. Ja sobie zbieram teraz, słuchajcie moi mili, węgiel, wiecie? Bo muszę sobie jedzonko przetopić i w ogóle by się przydało. No. Przetopić, no. Usmażyć. Ja akurat też mam węgla, ale aż jednego, wow. Dobra, ale bogactwo. Ale ja już wiem, znam swoje kordy, wiem gdzie mam bazę swoją i tam będę już teraz zmierzał powolutku, tylko sobie... Po cichutku? No dokładnie, też będzie po cichutku. Grzeczniutku, po cichutku i tak. Pięknie. Dziękuję. Dobra, czekajcie. Wszystko pełna kulturka. That's right. Ej, dobra, bo tutaj gdzieś były owce. Jak to się mówiło kiedyś, owce terrorystki i są dalej. Tak, owce terrorystki. Dokładnie, więc teraz idziemy tutaj pozyskać wełnę. A jak wam idzie? Słuchajcie. No, pinki! Ja mam 8 złota, 7 emeraldów. A to rozumiem, że ty siedzisz w kopalni, tak? Nie, ja znalazłem skarb, mapę i skarb. I mam 3 TNT. Serio? Nie. Ej, o nie. Znowu? Ej, słuchajcie, jak zginiemy, nie? Tak jak teraz MRX, to my się pojawiamy na... Gdzie? A u nie? Chyba, że masz łóżko i zrobisz sobie spawna przy łóżku. A ja zniszczyłem łóżko specjalnie, muszę tam wracać. Ale mam to dobra, mogę łóżko zrobić generalnie już. Chyba z 16 jedzenia już, tych steaków. Ty, ale powiem wam, że w sumie to chyba nie jest aż tak ciężko przetrwać tą noc. Nie, pierwszą noc nie, ale early game na hardzie jest dość intensywny, tak bym to nazwał. No. No to na pewno. Szkielety bijące pod serduszka to jest jednak trochę dużo. No ja raczej długo tu nie wyżyję, oh my god. Polecam wam jedną rzecz sobie zrobić w early game, jest to po prostu nieodłączne, czyli tarcze. To całkowicie niweluje. Ej, właśnie. A jak się robiło tarcze? Jedna sztabka żelaza oraz sześć drewna. Więc tarcza jest bardzo tania, a naprawdę uratuje wam skórę nie jeden raz. To jest taka bardzo, bardzo podstawa gry na hardzie, czyli tarcza. Później też, jak już będziecie mieć dostęp do enchantów, to warto ją sobie zenchantować na unbreaking, no i oczywiście na mending. Czekaj, co jeszcze raz? Sztabka żelaza? I drewno. W sensie deski. Będę chciał na prawo. Co dookoła, czy co?
Nie. Weź sobie uruchom w ogóle ten... A tutaj to jest. Aha, takie recepty. Coś. Jezus Maria, dobra. Nieważne. Polecam wam właśnie też korzystać z tych recept, które są tam... No macie tam w każdym razie tę książeczkę z recepturami craftingowymi, to jest bardzo przydatne. No. Chce ktoś Curse of Binding ten? Czapeczkę ze skóry? Nie, i tak. Aha, się... Piękna karbowana skóra. I tak się tyle razy wysypuje, że to Curse of Binding by nie było curse w ogóle. W ogóle mam tutaj dużo tych. Będę miał na barwniki żółte, słoneczniki. No wskakuj. Muszę zlokalizować, gdzieś tutaj w tej okolicy się wysypałem i nie wiem gdzie, jestem już niestety na załadowanych czankach, więc się muszę śpieszyć. O, dobra, tutaj jest moja łódka, dobra, już wiem gdzie jestem. Zrobiłem bardzo głupią rzecz, bo po prostu miałem pół serduszka i skoczyłem z góry, kompletnie zapominając o tym, że to jest early game i nie mam na przykład elytry i tak dalej. No nie masz. Boże. O, jeszcze nie masz. To sobie poczekasz jeszcze. Dlaczego ja nie mam żadnych zwierzaczków? No do cholery jasnej. Czekaj, co tam mówiłaś wcześniej o tym przeklinaniu? Bo ktoś nagrywa? Powiedziałam tylko do cholery, halo. Halo. No, tylko do cholery. W niektórych kręgach to jest nadal używane. Dobrze, ja uważane wiem. Jako ten. Tak. Tak, tak. Bo ja to zaraz z głodu zemrę, chociaż dużo mnie nie zeżarło, ale wiesz. Dobra, łopata. Znacząco zmniejszam populację grzybowych krów. Nie, co ty robisz? Czemu? Halo? Co? Czemu zabijasz tamte krówki? Spoko, zespałniłem ci się nowe. A, okej. Okay. Ja w ogóle muszę tam iść. Te... Czym można zbierać grzyby? Można tylko silk touchem, czy trzeba coś... Ręką. Ten... Duże grzyby? No. Silk touch. Okay. A niezwykłą ręką, czasami czym się kierą? W sensie to tylko to chodzi o te takie, o te wysokie grzyby. To nawet jeżeli. No to właśnie nawet jeżeli. Bo ręką wypadają z nich małe grzybki. No. O nie! O, dobra. Ja chcę bloki. Wygrać, ja wygrać na shaderach, jak jesteście w kopalni, czy wyłączyliście nie, sobie? Nie, 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 nie. Ja shadery w kopalni wyłączam, jeżeli mam takie shadery. To jest moja wyspa. Dobra. Zaczynamy kopać. Mam owce, dzień dobry. O nie, zginiesz. Też... Dziękuję. Dobra. Gin, dziękuję. Gin, o, mamuszko. Wreszcie. Gdzie jeszcze się właśnie, jedno? Ja też zobaczę, czy nie ma na tej wyspie. Mięsko. Masz może MLX trochę więcej wełny niż potrzebujesz? Mam, miałem równo 3, w tej chwili mam 0. Ajajaj. Czyli dobrze, mam tyle, ile potrzebuję. Dobra, chyba wszystko mięsko zabiłam niestety. Ale jak chcesz, to tam gdzieś w mojej okolicy... Są ten, są owieczki. No właśnie wbiłem sobie tutaj. O, mam żrawę. Zaraz zobaczę. Popłyń tak jakby na teren, gdzie się... O, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, to mały prezencik. Ale ja mam. Upieczone grzybowe krówki. Ja mam upieczone tutaj salmona i koda trochę. O, nice. Widzę, że już wędkowany był. Nie, po prostu ze skarbu. Okej. Okay. Tu. Jestem bogaty. Tu? A co się stało? Mam arbuzy. A nie, wow. Nie chcesz się może podzielić swoim szczęściem? Arbuzy mam, dynie mam, też jakieś meeting table, kartografii table. Czy robi się już noc? Tak. Ale ja mam łóżko tutaj. A działa? Ja też mam, ale muszę cię skryć. Tak, już działa wszystko. Jeszcze jedna pustynia do przemierzenia. Dobra. Serwer, na serwerze po prostu się zajebaliśmy i po sprawdzeniu wszystkich datapaków nie wgraliśmy ich ponownie. Co zrobiłeś? A już jest wszystko zreloadowane, już działa. To wiecie, nie ma. Bez schronienia, ale może być, dobra, nieważne. To może czy tak? Dobra. Gdzie są owce? Mam ich dużo. O kurczę. Ale że owce? O, działa. Że owce? Co, już dzień? Ojejku, już? Dobranoc, zobacz. No ja tu się ten kopałam, no dobrze.
jedna osoba wystarczy, że teraz jak coś pójdzie spać. Później wrzucę wam całą listę tych datapaków, żebyście widzieli, co mamy, jakie są możliwości. Możecie sobie tam posprawdzać, tak jakby na singlu na przykład, jak coś działa, albo po prostu się zapytać. Słyszałem. Okay. Ale tutaj będzie roboty przy tym. Więcej owcy. Owiec. Świnia! No to... Ojoj. Ojej, ty masz małą. No dobra, zostawię cię. Ojej, bo jakiś lag jest. Uuu, nie mogę jej bić. Jest jakiś lag ogromny. Już nie ma. Chodź tu. Gdzie spierniczyłaś po drzewu? Chodź tutaj. No patrz jaka cwana. Chodź tu. Tu trzeba będzie wrócić. Ile świn. No nie mogę jej zabić. Jaki lag. Ojej. Dobra. No, jakieś lagi. Bo generuje mapę. Dlatego. Pewnie tak. Pewnie tak. A? Mam wszystko, teraz robię. O mój Boże. O mój Boże. Tereny. Armor. Tereny zupełnie nie dla mnie. Babi, uzbrojony tutaj zawodnik. Nie podobają mi się. Dlatego to też już wam mówię, że decapitator działa. I on działa na... Jeżeli macie kamienną siekierę, to będziecie nią chyba mogli tylko ścinać, o ile dobrze pamiętam, tylko dęby i brzozy. I każdym następnym tierem coraz więcej rzeczy. Czekaj, jeszcze raz jakbyś... O, fajnie. Decapitator, że ścinasz jeden klocek, całe drzewo spada. A, no tak, i to działa na... Jak? Im lepsza siekiera, tym więcej rodzajów drewna. Ale ja lubię ścinać drewno. Netherite, w sensie już żelazna ścina większość. A to nie wiem, czy to był błąd, ale przed chwilą ścinałem i nie zadziałało. Ale ścinałeś ręką. Nie. Tam. Przytrzymywałeś shifta, to też jest pytanie? Nie. Bo, no nie wiem, no mi zadziałało teraz. A. Spróbuj sobie jeszcze raz. Tak? Ale to trzeba przytrzymywać shifta, czy nie? Nie, właśnie jeżeli nie przytrzymacie... Jeżeli przytrzymacie shifta, to wtedy tylko jeden klocek zniszczycie. Jeżeli nie przytrzymacie, to całe drzewo. I tak, kamienna siekiera, ogólnie drewniana, nie działa to na nią. Kamienna siekiera dropnie wam drzewa, chyba tylko ołki i brzozy. Tak, ołki i brzozy. I każdy lepszy tier siekiery, tak jakby kolejne drzewo albo dwa. Today, thank you. O, Turbo, chodź na chwilę na dół. Nie, dobra, ta tarcza jednak, słuchajcie, ratuje życie. No to ja mówię, to jest podstawa. To jest absolutna podstawa na hardzie. Kurde, jeszcze jednej owcy mi brakuje. Ja mam dużo... One w lesie były. O, jest! Właśnie latam po tym lesie, już przymierzałem go 3 razy w dusz i wszerz. Okej, mam 3. Dobra. O, ja też mam 3 owce. Masz pszczółki, ty, ale jest to weź ich nie ruszaj, bo trzeba będzie farmę. Nie, to spokojnie, nie martw się. Jak coś, to w ogóle możemy ten. Jak coś, to możemy przecież expić ich więcej. No pewnie, że możemy, ja zawsze mam farmę pszczółek. No, pszczółki farmę pszczółek, dobra rzecz. No. Ja nie wiem czy w pierwszym raczej nie, ale w okolicach drugiego odcinka, jak już bym miał jakiś tam silk, żeby się udało od kogoś dorwać, to ten to... będę robił pasiekę. No, jest super. Bardzo przydatna rzecz oprócz tego, bo bardzo dużo jedzenia. No. Człowiek i bardzo dużo radości. No, dokładnie. O, mam tak. Chyba coś ciekawego. Co mam? To chyba jest jakaś wioska. Nice. Ja bym potrzebował. I mają małe owieczki, spoko, fajnie. Ja muszę sobie właśnie zlokalizować jakąś. Widzę, że po nie ognisko to chyba jest wioska, nie? To nie jest żadna wiedźma. Nie. Nie, to jest wioska. Jestem uratowana. Znalazłem żelazo przed tym, jak znalazłem węgiel. Uuu, mam głowę squida! Nice. Właśnie, pamiętajcie, że są te datapaki, że jak zabijecie jakiegoś moba, to macie bardzo dużą szansę. W zależności od moba, że wam wydropi jego główka. Ojoj, przecież tu jest... Tu jest ognisko, a ja chcę upiec mieć jedzonko. Daj. Gin! Yep. O, już mam drugą głowę squida. I squidy tak niech dużo głów robią. Tak, squidy tak. Ja mam głowę koda na sobie.
No właśnie, kody też, tak. To drewienko, też. Sadzonki, no słabo panowie. O, jagódka, świetnie. O, to wy... Nie! Duża paproć. O nie. To mnie właśnie wkurza w Minecrafcie i tego się obawiam. Ale nie, no ten utopieniec mnie zabił tym trójzębem, no. Jak ja mam te itemy, weź MRX mi pomóż, bo jak ja mam te itemy odzyskać? One są zaraz przy tej twojej wyspie, w sensie przy mojej wyspie, w sensie tej... jak płyniesz z Mushroom Island na moją wysepkę małą, to tam zaraz gdzieś powinny na wodzie pływać itemy przy brzegu. I na tej wyspie, tak? Tak, przy Mushroom Island, jak z tej wyspy płyniesz na tą moją małą wysepkę, to tam powinny być te. Ale nie wiem, jak je odzyskać, bo ten tam działa z tym trójzębem i mnie zabił. On się raczej jest do spawni już. W sensie, no wiesz, jak ja tam popłynę i się wysypię, to też dobrze nie będzie. No wiem. Zrobimy tak, ja sobie zrobię tutaj na mojej wysepce spawn point. I jak tak, on tak, tam dalej będzie, zostawię wszystkie itemy, tylko łódkę wezmę. I jak on tam dalej będzie, no to nie widzę sensu, żebym próbował drugi raz tam płynąć, bo on nie... Ja biorę ten, od siebie tutaj ze skrzynki właśnie drewniany miecz i wracam. A. Ja sobie topór wezmę, chociaż nie, miecz ma większy zasięg. No dobra, słuchajcie, ja mam już jakieś lakum, trochę już też nagrywamy, więc w sumie chyba trzeba było powoli kończyć, nie? Takie tak, i zamawiać kebaby. Ja sobie przepalam jedzonko na ognisku, jestem tu w wiosce, więc ja mam już przetrwanie jako takie. A o, później to się okaże, nie? Boże, miałem 3 wełny tam. Aczkolwiek mówię, ja nie wiem, co to będzie, bo ja jak zginę, to się tylko wkurzę. Więc będzie masakra. No ja już 3 albo 4 razy zginąłem. No jak mi będzie szkoda rzeczy. Są itemy, Jezus Maria. Czyli nie iść tam. Nie idź. O matko, tu mają podwójne nie, drzwi. Nie, mnie dalej strzela. Uciekaj. Ale nie wiem, chyba nie mam wszystkiego. Jezus Maria, bo nie? Coś mi zostało, mój hełm mi został, o nie. Siema wieśniak, ja dalej jest? Dobra. Nie no, tutaj już go nie ma. Tu jest zwykły utopieniec. Dobra. Jezu, ale delfin mi tak pomógł. Nie no, tam jest ten gościu. No to super delfin. Tam jest ten gościu. Delfiny są koło. No dobra, słuchajcie, no... Kurde, dobra. No on... To co, to ja będę kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. To mówię do moich widzów oczywiście. Jestem zamulona, sorry, boli mi głowa. Co, no i wbijajcie kanały tych chłopaków i tak dalej, nie? To tam będą linki. Mam jabłka i żelazo. Nice. Ua, jestem bogata. Kurka wodna normalnie. I kamień szlifierski. Jak ja mam to zgarnąć? Dobra, i co? I widzimy się, może, mam nadzieję, w przyszłych odcinkach, a się nie wkurzę. Pa! 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 Ja rozumiem, że mnie boli głowa, ale żebyście wy tacy zamoleni byli, to już nie rozumiem. Nie no, sorry, bo ze wszystkich stron mnie biją, no. No ja domyślam się, A, to ja przed chwilą miałem 10 Jezus. Żambiaków. Mam dynię! Oh yeah, tak, mam dynię jeszcze. No, nie no, co to ma być? Dobra. Moje itemy. Mogłeś sobie najpierw spawna tam ustawić. Słuchajcie. No. Ale jak nie miałem łóżka? Przecież właśnie miałem 3 wełny w tamtym miejscu. Ojej, dobra. I psa jeszcze słyszę. No Jezus jest... Maria. A jesteś tam w okolicy gdzieś, Emerek? Możesz mi kompletnie nie, bo ja już się wróciłem. Dobra. Bajo. Bajo. No bajo.